Lester to postać bardzo dobrze znana nam z serii gier Gothic. Występował we wszystkich częściach, z czego w każdej z części był ważną postacią dla naszej fabuły. Kojarzymy go przede wszystkim z łagodnego usposobienia oraz z racjonalnego myślenia. Jego opanowanie i pomoc, jaką od niego dostajemy, wpływa na pozytywny odbiór jego postaci. Lestera poznajemy jeszcze przed akcją gry za sprawą Gothic Der Comic, czyli komiksu, który opowiada historię czwórki przyjaciół. Miltena, Gorna, Lestera i Diega. Lester długi czas pracował dla miejskiego alchemika Konstantina, będąc tymczasem jego czeladnikiem. W komiksie został aresztowany przez straż za błahostkę. Jednakże w amoku i emocjach udało mu się zabić dwójkę strażników, którzy próbowali go aresztować. Tak właśnie Lester trafił do lochu, w którym to poznał innych kompanów w niedoli, wyżej wymienionego Miltena, Diega oraz Gorna. Omawiany dzisiaj bohater szyderczo wręcz wypowiadał słowa, w których to rzekomo miał zaraz opuścić lochy, gdyż jego prawnik już pracuje nad zwolnieniem go z odbywania kary oraz więzienia. Jak wiadomo, to się nie udaje, a Lester trafia do Górniczej Doliny. Jakieś wnioski? No, czytając Der Comic miałem wrażenie, jakoby właśnie Lester był dosyć zadufaną postacią. Chodzi mi właśnie o kwestię więzienia, zabicie dwójki strażników oraz całkowity brak skruchy. Następnie wspominanie, że jego prawnik zaraz go wyciągnie, no pokazuje to brak wyciągniętych wniosków i całkowity brak refleksji i rozterek płynących z nieumyślnego morderstwa naszej omawianej dzisiaj postaci. W Gothicu 1 spotykamy Lestera na wejściu do obozu Bractwa, no i cóż, niewątpliwie on pomaga nam swoimi informacjami, jak zjednać sobie ważnych balów w obozie na bagnie. Jest on kimś dla nas w rodzaju wewnętrznego wsparcia w obozie. Łagodny ton i barwa głosu wpływają, że nasza postać chętnie mu ufa. Lester na powitanie niemalże informuje nas otwarcie co do wątpliwości wiary w nowego boga, co znacząco odróżnia go od większości mieszkańców obozu na bagnie. Lester mówi nam, że jest w stanie uwierzyć we wszystko, byleby się stąd wydostać. Celem jest oczywiście wydostanie się spod bariery, jednakże droga do tego jest dosyć wątpliwa, patrząc oczywiście z perspektywy skazańców z innych obozów. W późniejszym etapie gry, kiedy to bezimienny poszukuje kamieni ogniskujących dla magów wody, Lester pojawia się przy górskiej fortecy, gdzie to też poszukuje aktu własności, tego oto majątku ze względu na chęć zapewnienia sobie przyszłości po upadku bariery. Co prawda Lester nie wie, czy kiedykolwiek do tego dojdzie, lecz w końcu chęć zysku jest ważniejsza. Zwłaszcza, że Iberion był już wtedy martwy, a wielki plan obozu na bagnie się nie powiódł. Daje nam to lepszy obraz dla Lestera, który stara się myśleć wielopoziomowo na wielu płaszczyznach. Dołącza do obozu na bagnie, choć nie jest w pełni przekonany i oddany wierze w śniącego, co oczywiście jego obozowi towarzysze. Po śmierci ich religijnego przywódcy jednak nie traci wiary w upadek bariery i stara się zabezpieczyć na przyszłość w przypadku ewentualnego uwolnienia. Jednakże przez lata spędzone w obozie na bagnie, osłabiając swój umysł przez bagienne ziele, liczne kazania o śniącym, a także wizjami od nowego boga, Lester na stałe był pod pewnym wpływem samego Beliara. Po wygnaniu śniącego mroczne siły zaatakowały Górniczą Dolinę, no i mieszkańców obozu Bractwa. Pogrążonych w ciemności i osłabionych, Beliar zwerbował do roli poszukiwaczy. Można to po części porównać do religijnego opętania. Od tej pory umysły i ciała mieszkańców obozu sekty były pod władaniem Boga Ciemności. W Gothicu II Lesterowi udało się przezwyciężyć moc Beliara i choć miewał nieprzerwane bóle głowy, to został przy swoich zmysłach. Błąkając się, dotarł do kotliny nieopodal miasta. Prawdopodobnie przekraczając przełęcz, udał się za karczmę Orlana i do kotliny trafił przechodząc jedną z jaskiń, która później została zawalona zaraz po wybudowaniu przez Xardasa nowej wieży,
bo jak wiadomo, Xardas do budowy używał magii. Przez długi czas Lester, analizując ostatnie wydarzenia i próbując dojść do siebie, siedział w leśnym zagajniku przy rozpalonym ognisku. Gdy poinformujemy pogubionego Lestera o mieszkającym nieopodal niego Xardasie, to po dłuższym wypoczynku Lester uda się do nekromanty. Następnie będzie pomagał dalej w fabule zarówno Xardasowi, jak i nam. W Gotiku II pojawia się też kolejna umiejętność Lestera. Gdy przed wypłynięciem na wyspę Irdorad zabierzemy ze sobą strażnika o imieniu Mario. Wtedy to Lester zwróci na to uwagę i poinformuje bezimiennego, że mu nie ufa i spostrzeże, że Mario jest szpiegiem sił zła. Co oczywiście się sprawdza, bo Mario nas później będzie próbował zabić. Ale wróćmy do samej postaci. Lester był po części szanowaną postacią w Corinis. Był on wszakże pracownikiem znanego w mieście i szanowanego alchemika Konstantina. Za morderstwo dwóch strażników trafił do lochu, a później bezrefleksyjnie mówił, że prawnik go wyciągnie. Trafił do kolonii, by następnie oddać się refleksjom i rozważaniom. Znerwanego i niepohamowanego człowieka stał się łagodny i rozważny, co można nazwać również po prostu resocjalizacją. Mimo przebywania w sekcie, co można nazwać pewnego rodzaju głupotą, miał na tyle silny umysł, że nie dał się całkowicie zmanipulować ani Śniącemu, ani Kalomowi. Podczas akcji Gotika 2 można było poznać go bliżej przez większą ilość jego przemyśleń i rozważań. Jednakże wciąż będzie stanowił dla nas dosyć zagadkową postać. Jego historia z gry przypomina mi po części historię różnych ludzi, którzy wydostali się z sekt i po latach opowiadają o swoich życiach, rozważaniach i przemyśleniach. Tacy ludzie przede wszystkim próbują się uczyć życia na nowo. Ich przeszłość, ich tożsamość bardzo często sprawia, że ciężko dostosować się do życia w społeczeństwie. Nowym dla nich społeczeństwie. Przykładem mogą być ocaleni z tak zwanej sekty Jimmy'ego Jonesa, którą często poruszałem na kanale. Gdyż jest to oczywiście koronny przykład, ale również przykładem mogą być ocaleni z sekty Davida Koresha. Założyciela sekty Gałęzi Dawidowej byli członkowie, którzy uniknęli różnego rodzaju masakry przez następne lata, musieli się odnaleźć w naszej rzeczywistości. Gdyż przez wiele wcześniejszych lat mieli zaburzoną drabinę wartości i potrzeb. Izolowani od trudów życia codziennego w społeczeństwie, byli niemal zamykani w obrębie innych sekciarzy, pogłębiając swój umysł w przeświadczeniach osoby, która nimi manipulowała. No i cóż, można porównać naszego Lestera właśnie do takiej osoby, która była w prawdziwej sekcie, uniknęła tragedii i przez następny okres szukała bezpiecznego azylu. Jak wiemy z Gotika 3, Lester końcowo zajął się uprawą baginnego ziela, oddając się całkowicie rolnictwu, aby podkreślić jego pragnienie spokojnego i odizolowanego życia. Przykładem z popkultury może być tutaj Jaime Lannister z Gry o Tron. Jaime'ego poznajemy jako syna głowy rodu Lannisterów, bogatego i wpływowego rodu na kontynencie Westeros. Jaime'ego poznajemy jako zadufanego w sobie, aroganckiego i pałającego nienawiścią człowieka, którego czyny są równie nieczyste co jego wnętrze. Z biegiem fabuły i innych wydarzeń Jaime się zmienia. Zaczyna myśleć szerzej i perspektywiczniej, staje się honorowy, opanowany i wbrew pozorom można mu nawet ufać, na co wpłynął właśnie jego pobyt w niewoli i późniejsze jego konsekwencje. Jaime następnie odgrywa ważną rolę w fabule, pomagając innemu rodowi podczas jego walki z nieumarłym królem, co jego siostrze, a zarazem kochance i królowej się oczywiście nie podoba. Jaime na ten czas odsuwa emocje dla dobra wspólnego, dobra innych mieszkańców, co jest ciekawą zmianą charakteru, gdyż parę sezonów wstecz zabijał każdego, kto miał jakiekolwiek niewygodne informacje na jego temat. Czas na małe podsumowanie. Lester to arogancki zbieracz ziół dla miejscowego alchemika, który w dalszych wydarzeniach zabił dwójkę strażników, gdy ci chcieli go pojmać. Następnie, siedząc w tymczasowym lochu, zarzekał się, że najwyższa rada go ułaskawi za sprawą prawnika i oczywiście jego wpływów. Wpadając do kolonii, ten dołączył do obozu bractwa, gdzie spędzając lata stał się opanowanym człowiekiem. Więc paradoksalnie pobyt w sekcie miał końcowo pozytywny wpływ na jego osobę i jego resocjalizację.
Na koniec historii oczywiście wspiera bezimiennego i dodaje solidną cegiełkę w naszej przygodzie i w naszej wojnie z siłami zła.